Witajcie, Rzymaczki, z tej strony Trahol, w pierwszym odcinku na moim kanale z Hardware 4 na modyfikacji Kaiser Redux jako Malta. Tak jak wspominałem na karcie społeczności, zachęcam do obserwowania jej. Zacząłem serię z Malty, po tym jak skończyłem serię z Krety. Tak naprawdę to jeszcze, tak nie wiem, z tydzień jeszcze mam odcinków tego, więc nagrywam to tydzień przed tym, jak to wrzucam. Więc tak naprawdę... Patrzę na to, to jest coś nowego. Czy to zawsze było? Nie wiem, może to znika po pewnym czasie. Nie wiem. Zaczynam serię z Krety. Jeżeli chodzi o drzewko Krety, ono jest bardzo zróżnicowane. Ma bardzo różne rzeczy do zrobienia. I tak naprawdę, jeżeli chodzi o to, to... no jest dużo takich ścieżek, które bardziej bym nazwał... jak to dobrze określić? Ślepymi? Chyba to najlepsze określenie, jeżeli chodzi o te ścieżki, dlatego że część ścieżek jest po prostu... no trudno to określić. No, no, chyba po prostu po to, żeby były, żeby nic nie robić na nich. Dlatego też postanowiłem, że znajdę jakąś ścieżkę, która będzie fajna dla mnie, będzie możliwa do uczynienia. I taką ścieżką jest oczywiście ta ścieżka. Musiałem trochę poszukać. Ta ścieżka to jest po prostu ścieżka no typowo zjednoczenia się z Włochami. Więc żeby zjednoczyć się z Włochami, no to musimy oczywiście pójść z nimi na wojnę. No, żeby pójść z nimi na wojnę, musimy to zrobić. A żeby to zrobić, no musimy jeszcze wcześniej różne rzeczy porobić. No i Malta ogólnie ma takie dosyć szalone ścieżki, nie powiem. I zacznijmy od włączenia tego. Tutaj jest napisane, że jest rok 1936, trzeba włączyć wielki plan nowych synów. I tak, wytłumaczę najpierw nasze duchy narodowe. Więc tak, tutaj mamy nowi synowie Malty. To jest takie jakby Illuminati na Malcie, dlatego też mamy dosyć dużo rzeczy i dlatego też mamy ogólnie już agencję. Nie możemy jej zmienić. No i jak sami widzicie, dosyć dużo tego. I dzięki temu, że też mamy agencję, możemy to zrobić, więc sobie włączyłem, żeby jak najszybciej to zrobić, bo tego będziemy się zapewne pozbywać. Później, no problem z językiem, no nie wiemy po jakim języku mówić. Tak, Punks of Republicanism, nie pamiętam co znaczy Punks, no ale oczywiście wszyscy chcą demokracji. Tutaj socjaliści zostali wysłani do naszego kraju przez nową międzynarodówkę. No i ci są po prostu, że tak powiem, przekupieni przez nowych synów, żeby nic nie wiedzieli. A ten gościu, no, nawet nie wiem, czy jest nowych synów. Oni są... To jest dziwna historia, więc ja się za bardzo nie wczytywałem w to. Tak, tutaj właśnie, że... Nowi synowie doszli do władzy w 1930 roku. No i jest coś takiego, że możemy w sumie... Ich głównym celem jest nowa krucjata. I ja nie chcę. Ostatnio zrobiłem Wielki Bizancjum, więc robienie znowu serii takiej, kiedy tak naprawdę nie wiem, czy... Jak to wyjdzie, bo ci socjaliści, to ja nie wiem, czy oni będą w frakcji z kimś, czy nie. Więc tak. Tutaj możemy coś zrobić w Niemczech. I tak naprawdę to nie ma większej roli, co zrobimy. Więc jako, że idziemy socjalistami, no to oczywiście to zróbmy. I tak. Tak, tutaj, że turyści przyjeżdżają. No, ogólnie tutaj turyści przyjeżdżają. Niemcy tak zrobili. Że te wyspy to jest historia taka, że turyści przyjeżdżają do nas, więc tak. Black Monday, musimy czekać na czarny poniedziałek, nie piątek. Czy jest coś napisane? A, że my spowodowaliśmy czarny poniedziałek, okej. Okay. Podoba mi się. Oraz tego, że mamy to, tylko że nie mamy w ogóle tego. Mamy jakąś fabrykę militarną? Nie, nie mamy, ale mamy produkcję broni, której nic nie zrobimy, więc zrobimy oczywiście... naszą fabrykę militarną. Okej, okay, czarny poniedziałek uderzył. Więc możemy w sumie zacząć od tego. Więc jest tak,
Albo czekajcie. Nie, na razie nie. Pójdziemy najpierw to. Bo jest takie opcja. Możemy zostawić właśnie tych rycerzy. Nie ma jakiegoś takiego problemu z tym, żeby oni tutaj właśnie zostali, że tak powiem. Tylko, że później trzeba oczywiście nic nie robić z rewoltami. Okej. Czy to po prostu randomowo mi się stworzył, czy on już jest na początku? Nie powiem, trochę mnie uśmiech, trochę taki uśmieszek miał. Więc tak, tutaj oczywiście jakieś statki pływają, przez co randomowo się nam pojawiają lotniska. Tak, tutaj jest oczywiście historia, ja zbytnio nie czytam tego. Zgaduję, że to jest jakiś historyczny symbol. I widzimy, że Chińczycy się tutaj biją. Więc tak, dalej robimy to i możemy zrobić tą decyzję. To ja oczywiście zrobię, bo chcę mieć jeszcze tutaj trochę tego. I mamy kolejnych. Większość z nich to jest oczywiście jakiś aktor, czy ktoś takiego, ten nie jest aktorem. Ale w większości to jest, wiecie, no jakieś słynne postacie. Więc ja tam wszystkich nie znam. Więc tak, tutaj dostaliśmy Command Power, jakby to było ważne. I tak naprawdę pójdziemy najpierw wszystkim dookoła. Ponieważ jeżeli zaczniemy robić od socjalistów, to im trochę spadnie później na samym końcu, więc lepiej nie robić tego. Może się nam to nie robić. Nawet nie jest, nie wiem co, czy to samoloty, czy co. Dosłownie nie wiem co powoduje to, że się nam pojawiają i znikają dywizje. Nie wiem. To, że tutaj jesteśmy? Nie. Nawet nie wiem. Okej, kolejny, tutaj mamy oczywiście tego i jeżeli już można wysyłać kogoś, to wyślemy oczywiście dwóch agentów tutaj. Na razie żadnych ulepszeń nie możemy robić, więc to jest taki minus. O, samolot leci, więc możecie sobie posłuchać, jak leci samolot. Okej, przyleciał. Tak, no jak się mieszka w okolicach lotniska wojskowego, to zazwyczaj będą latać samoloty. W sumie o tej godzinie, ja to nagrywam dosyć rano, żeby później mieć jeszcze więcej czasu na coś innego. Więc super. Okej, więc tak. Ogłaszamy naszą niepodległość. Szczerze, to tak naprawdę nie powinno nam powodować żadnego problemu z tym. Ale tak naprawdę musimy poczekać jak... jak on się nazywał? Todd Howard. No właśnie. Tak naprawdę, jak sami pamiętacie, później to tam wrócili tutaj Niemcy, więc nawet jak się uwolniliśmy, no to nie. Okej, więc tak, teraz czekamy jak nowi synowie się, że tak powiem, zniszczą, właśnie. Straciliśmy to wszystko, dlatego szybko to robiłem. Okej, okay, czyli że udało nam się, ale ktoś wydał wszystkie nasze nazwiska wszystkich członków. No i zostaliśmy obaleni. No, a i mamy tylko dwóch tych. Ale to dzięki temu, że mamy jeszcze naszą agencję, więc to mi się podoba. No niestety, nie udało nam się. Tutaj nam się już odblokowało kilka ścieżek, które możemy porobić, ale najpierw musimy sobie zrobić to, co będzie po tym. Więc tak, no niestety Illuminati upadło, kto by się spodziewał. Tak naprawdę w sumie możemy ich ożywić, jeżeli będziemy grać dalej jako ci, wiecie, rycerze. Ale tak, tutaj oczywiście możemy wybrać i wybieramy sobie, że musimy usłyszeć głos ludu. Czyli, że muszą być wybory.
Czyli, że... Coś się nam odblokowało tutaj, żeby wiedzieć? Nie, nic się nie odblokowało. W takim razie możemy zrobić o to. Wtedy nam usunie taki... No szczerze powiem, to nie jest jakiś mega ważny. A pytanie jest, czy nieważniejsze byłoby sobie nieco tutaj polepszyć. Dobra, nie, to jest lepsze. Więcej ludzi tym tygodniowo, tym lepiej. Więc sobie to robimy. I tak. Możemy wygrać, że... tutaj jest jedna partia. I musimy wybrać sobie, że radykalny socjalizm wygrał. Więc czy się zmienił nam lider? Nie, nie zmienił się nam lider. Albo nie, to nie było. To chyba wybieraliśmy w partii. Dopiero. Okej. Okay. Tak naprawdę nie znam loru. Nie chce mi się czytać tego. Więc tak, w partii, która wygrała demokratycznie, wyszły wybory wewnętrzne. Super. I najpierw dajcie mi tutaj włączyć to. Więc tak, możemy, że centryści wygrali, możemy, że konstytucjaliści, albo że tutaj ci. Więc tak, my szukamy... szczerze powiem, nie ma, że... A, bo tutaj jest, że to ich partia, kto... A to nie ma znaczenia, tak naprawdę... No, ci mogą wygrać. Dobra, czyli chodzi o to, że kto z tych partii wewnątrz. Dobra. I tutaj już jest ostatnie, no to wybieramy wszystkich, co tam mają socjalistów, ale i tak to nie jest ważne, bo to chodzi o to, że na samym końcu mamy sobie wybrać tych właśnie, którzy będą mieli, czyli wybieramy oczywiście tych. No i oczywiście wychodzimy, więc tak, jesteśmy Maltą, ale jesteśmy oczywiście radykalnymi socjalistami. Niech się to wykończy. Okej. Okay. I tutaj mamy, że oczywiście oni mogą tutaj spróbować właśnie zdobyć władzę. Albo nie. I tak naprawdę patrzę, co, gdzie to się nam otworzy te, że to Labor's Final Hours. Labor. Dajcie mi chwilę, bo... A, uncomplete! Dobra. Nie, zostajemy. Więc tak, teraz oczywiście mamy do wyboru, żeby tutaj to wszystko wykonać, ale najpierw niech mi się tutaj zrobi to i jak już to nam się zrobi, to będziemy zmieniać, bo dosłownie potrzebujemy tego manpowera. Dosłownie. Więc jak już to mamy, to możemy wracać. I tutaj gdzieś widziałem reset slot. Właśnie, robimy reset slota. Więc tak, tutaj oczywiście możemy porobić dalej, ale nas oczywiście chcemy tutaj zrobić. Więc to, żeby zrobić, to no po prostu musimy dokończyć to wszystko. Czyli musimy zrobić transformację i... No i przejść to całe drzewko. To nie jest jakieś takie długie drzewko, szczerze powiem. Tutaj. Lekki antyklerykalizm. Więc jak sami widzicie, tutaj jest trochę tego. Oczywiście tutaj musimy sobie trochę pozmieniać później, bo też są minusowe. Tak naprawdę chyba nie potrzebujemy tutaj. Bo my nie mamy żadnych szulowców. Więc tak. Szybko uwolnijmy naszego agenta. Miało być Commencement Ready, dobra. Więc tak. Oczywiście nie mamy niczego, żeby wesprzeć. Nie mamy support commitment żadnego, więc tak naprawdę on będzie musiał umrzeć. Przepraszam. No ale przynajmniej nie powiem. Walcz udzielnie. Więc tak, tutaj consumer goods, stability, to tak naprawdę consumer goods nam nic nie daje, bo zobaczcie, mamy zero w ogóle tego, więc powiedzenie, że coś nam to da, to nic. Więc tak naprawdę plus 5 myślę, że byłoby lepsze, a tutaj możemy jeszcze coś z rycerzami zrobić. Ale na razie nic nie róbmy. Więc na razie może nam się uda uwolnić go, może nie.
Zwiększmy sobie na Illy Mobilization, bo to jest naprawdę nam potrzebne. Tak, tutaj jak zwykle się coś włączyło. I naprawdę powinniśmy już sobie coś przygotowywać. To co mogłem przygotowywać to Marines. Pytanie jest takie, czy jak zwykle... Nie, tutaj mam wszystko ładnie porobione, więc nie wiem... Nie wiem dosłownie, co jest, jak to powiedzieć, nie tak z tym. Tak naprawdę potrzebujemy... Okej, okay, tutaj jakiś gościu został. Tak naprawdę to teraz Czechy mają nawet śmieszne to drzewko. Mogą coś porobić, ale pytanie, czy muszą. Okej, okay, więc to robimy. Czy coś tutaj dalej jest ciekawego, takiego mega ciekawego? No tak naprawdę te dwa sloty to mi się przydałby. Oprócz tego, że budujemy tak wolno, to tak naprawdę musimy sobie zrobić dwa dockyardy po tym. Więc, no nie powiem, trochę nam pójdzie. Jeżeli chodzi o to, to tak naprawdę my musimy Transformation Malta. Pytanie jest, czy tutaj coś będziemy mieć. Tutaj mamy nadal 3. Czy to jest jakiś wybór pomiędzy tym, bo zauważyłem, że lubią tak robić. No właśnie, no. To jest wybór. Więc tutaj się zrobiło. Tutaj Kanada z kimś walczy. To zobaczymy za chwilę, z kim walczy, bo to jest dziwne, żeby Kanada walczyła w tym okresie. I tak naprawdę możemy sobie dać kogoś, kto by nam dawał punkty naval. Jest ktoś tutaj taki, który by nam dawał mega dużo punktów. Jest ten. Ale aż tak bardzo nam nie jest potrzebny. Więc tak, jest taki problem, że z którym moglibyśmy się zdostępować, tylko potrzebujemy kogoś, kto by nam tutaj flotą wsparł. Czy to nam się uda, to ja nie wiem. Tutaj jak najlepiej to by było to na razie zyskać, ale aż tak bardzo mi nie jest potrzebne. Więc może Submarine zrobię na razie. Możemy jeszcze wybrać, więc... Albo jeszcze nie. Na razie to co zrobię, to... Chciałem sobie wariant zrobić, ale nie mogę sobie włączyć wariantów, dlatego że nie mam tego. Mogę sobie wejść przez to, ale tak to... Dobra, no to tutaj zrobię. Okej. The South African People's Union. A, czyli że się wyzwolili ci i są... są właśnie też socjalistami. Dobra, się nie dziwię, że tutaj zaatakowali ich. Okej, okay, Osmanowie, może im się uda, jeżeli mają Jabar Shamal po swojej stronie. Może, to nie zawsze jest, bo tam później, wiecie, przychodzi co do czego, to dostają w tyłek. Więc tak, tutaj robimy dalej. I jak tutaj jest? Mussolini jest, to znaczy, że my nie możemy wziąć Mussoliniego. Bo jakbyśmy wybrali sobie tych, to... Oczywiście Mussolini musiałby być z nami, więc... Ja powiem, okej. Okay. The heavy handedness of state. Okej, okay, wypowiedzieli między sobą wojnę, to może być dobrze, bo oni sobie, że tak powiem, często tak robią. Nie wiem, czy to coś jest ważnego. Ale na razie go zostawiamy, to nie jest jakiś potrzebny do nas. Holy Reformism. Dobra, niedługo się zajmiemy rycerzami.
No to jest problem, jeżeli ci na górze słabo im idzie. Co im tak idzie jak... Idzie im okropnie, co im tak właśnie poszło? Dosłownie, i idzie jak... Co wyście zrobili, że... Mają to, ale to nie jest, powinno być... Okej. Okay. Są frakcji, zapewne trzymają na granicy drugiej. A ci nie dołączą się do wojny, bo nawet nie mogą. O, aj. Nie lubię, jak się dzieje. Spróbujemy jeszcze, ale nie wiem, czy to nie jest po prostu restart runu. Bo to jest na takim poziomie, że może po prostu w tym momencie już nam się w ogóle nie udać, bo będzie zbyt potężny. To nie jest, czy później będziemy mogli dołączyć do kogoś, czy nie. No i z San Marino zostali okrążeni. Wszędzie są okrążani. Myślałem, że przynajmniej coś porobią, a tak to... To nic nie ma. Okej, czy... Będziemy tak... Więc tak, możemy ich zostawić. Co nam to da? Albo możemy się stać Republiką Malty. Jeżeli to zrobimy. A zostańmy Republiką Malty. Nie jest to aż tak ważne, nie jest to tak aż ważne dla nas. Okej, więc tak, tutaj już usuwamy. Holy Vormis będzie właśnie dla tych, nie wiem, o co chodzi. Coś jest ciekawego. Oprócz tego, że to usuniemy, to jest fajnie. Ogólnie to mi się nie podoba, że to ciągle mamy, kiedy już wygraliśmy. Mogliby już to usunąć, to nie jest jakieś ważne. No i oczywiście padli, no i dosłownie Włosi. Włosi mogą już zjednoczyć kraj, a my nie. Okej, więc tak, idziemy w totalną reformację. Bo to jest coś, co musimy pójść, żeby nam się tutaj ukończyło. Gdzie oni mają stolicę teraz? No tam, gdzie jest nasz agent. Mam już 100% Intelu, ale niestety nasz drugi agent umrze. No szkoda, że nie można zrobić właśnie, żeby tak... No nie jest nam potrzebny, może niech umiera, ale niestety. I tak, co by tutaj wziąć? Tutaj może najpierw wezmę... Okej, zróbmy tak. Okej, wojna domowa. To przewinimy w takim razie. W ogóle ostatnio dostałem copyright claima na jedną z piosenek z Hoja. Z Hoja. I polega to na tym, że ktoś po prostu wydał inną wersję Katiuszy, która jest, nie wiem, prawie podobna do tego, co jest Hoja, tylko tam nieco zedytowana. Ona jest później dodana. Ja po prostu dałem ten właśnie, że właśnie odwołanie się od tego. Okej, więc tutaj możemy ich już na zawsze zniszczyć. Możemy to usunąć, co już usunęliśmy. Możemy to zrobić, co bardzo bym chciał, dlatego że dosłownie nie chcę mieć tych. Ale ja się zastanawiam, bo usunęliśmy już tych, więc... Nie wiem, czy coś jeszcze zostało. Okej, request manpower, Patagonia. My mamy coś? Mamy 100 tysięcy, więc... Dobra, wysyłamy wam. Co tam, że karabinów nie mamy? No, wyślemy wam. Aha. Czyli, że jakieś igrzyska olimpijskie, ale tylko dla socjalistów zrobili. Okej, za 14 dni będziemy mieć już
tego agenta i tak naprawdę już powinienem kończyć, więc będziemy kończyć, bo tak naprawdę już nie jest tutaj zbytnio co do zrobienia, a czas się nam kończy. Więc jeżeli wam się podobało, pamiętajcie zrobić kciuka w górę, miły komentarz, subskrypcję. Pamiętajcie, żeby oczywiście aktywnie obserwować moją kartę społeczności, bo tam dużo właśnie daję informacji na temat różnych modów. Tam widzę, że część ludzi już jest zainteresowanych obserwacją, więc dołączcie do nich, żeby nie było im samotnie. Więc był z wami Trehol, no to cześć.